wchodzisz na plan u Patryka, możesz zmienić wszystko. Możesz zmienić wygląd, możesz zmienić układ zębów, możesz zmienić chód, w sensie sposób chodzenia. Razem z Mają wymyśliłyśmy patent na moją postać, nie tylko perukę, ale także diastemę, czyli tę przerwę między zębami, której w tej chwili akurat nie mam, ale generalnie mam. Ania nie miała czasu, bo wpadła na pomysł, że chce zrobić zęby, więc pojechała z Mają, która wymyśliła jej zupełnie inny make-up niż zawsze, wymyśliła zupełnie inne włosy niż zawsze i te zęby, więc miała dla mnie 15 minut. Razem z moim ortodontą piłowaliśmy mi zęby i robimy takie nakładki. To jest total po prostu. Staram się, być może to wychwycicie, ja staram się też lekko seplenić, jak mówię, w tej diastemie. I to też jest pomysł na Kaję. Była kolorowa, miała bardzo dużo biżuterii. Oprócz tego burza włosów, bardzo dużo biżuterii. Kaja jest wręcz obwieszona biżuterią. Wszędzie ma biżuterię. Na rękach, na nadgarstkach, na piersi, tutaj na szyi. Wszędzie ma biżuterię. No tanie nie było. Miała krótkie spodenki. Miała góry w kwiaty. Miała duże swetry. Moja bohaterka jest niezwykle kobieca, nosi cały czas sukienki. Kaja jest seksoholiczką, więc w sukience jest szybciej, łatwiej i po prostu szybciej, łatwiej i praktycznie. Jedynym mankamentem w tej chwili są buty, ponieważ miałam mały wypadek na planie. Pokonała mnie dyskorolka. Ja, słuchajcie, nawet nie zdążyłam zrobić zdjęć, bo byłam tak zszokowana tą gulą, która mi rosła na stopie. Jak jest Kaja? To bierz drugą w takim razie. No, masuj, a nie tam, wiesz, opowiadasz bajki pod ekran, pod kamerę. Miałeś kiedyś orgazm przez stopy? Pozdrawiam serdecznie wszystkich fetyszystów moich stóp. Kaja generalnie jest kolorowym ptakiem i lubi kolory, i lubi kwiaty, jak widać, i w ogóle jest bardzo taką mięciutką postacią.